Nadszedł kwiecień, nasze truskawki zaczynają budzić się do życia po zimie i teraz jest czas na wykonanie trzech zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwsza rzecz to jest oczyszczenie roślin z zeszłorocznych, obumarłych już liści i ewentualnie pędów rozłogowych. Tego się pozbywamy, aby nie rozwijały się choroby, uprawa była czysta i przewietrzona. I staramy się nie usuwać tych młodych liści, które już się pojawiają. I kiedy mamy już truskawki oczyszczone, warto zasilić je nawozem. Najlepiej wieloskładnikowym, który zasili je w niezbędne makro i mikroelementy, aby mogły obficie owocować. Jeśli macie większą powierzchnię upraw, warto okryć część z nich białą agrowłókniną wiosenną, dzięki której roślinom będzie cieplej i z tej części uprawy zbierzemy po prostu owoce wcześniej. Tydzień czy nawet 2 tygodnie. Tutaj pod spodem nie ma tak wiatru, działa efekt szklarniowy, cieplarniany i jest po prostu cieplej. A zatem rośliny mogą się szybciej rozwijać i ten przyspieszony rozwój spowoduje również wcześniejsze owocowanie. I oczywiście w miarę jak truskawki się rozwijają, musimy cały czas pilnować, doglądać uprawy, czy nie pojawiają się jakieś choroby lub szkodniki. I ewentualnie w razie potrzeby interweniujemy. U mnie trwają prace porządkowe, także tutaj część już jest zrobionych. A tutaj jeszcze pokażę Wam poziomki, które też oczyszczone już zaczynają się rozwijać i tworzyć liście, a za jakiś czas pojawią się też kwiaty. Zachęcam do działania w ogrodach i pozdrawiam.